Yeehaw! Słuchajcie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Witam serdecznie, opowieści pastora przedsiębiorcy. Więcej o mnie i o rzeczach, które robię aktualnie na mojej stronie www.koach.pl. Dzisiaj, jak nie stracić tego, co się posiada? Od razu zrobię tło historyczne. Jest to dzisiaj ostatnia audycja z cyklu Modlitwa Jabesa. W tle naszych rozważań jest Jabes, człowiek, który miał kiepski początek, jednak na tle wszystkich pokoleń, które były przed nim, wybił się znacząco. Wybił się znacząco dzięki temu, że wiedział w życiu, co chce. Zaniósł do Boga pewną modlitwę, ale ta modlitwa pokazuje jego sposób myślenia i jego wartości. I dzisiaj przyjrzymy się ostatniemu elementowi tej modlitwy, kiedy mamy to zapisane w Księdze Kronik. Dokładnie mamy zapisane to w pierwszej Kronik, 4 rozdział, wiersze 9-10. Lecz Jabez był znakomitszy niż jego bracia i jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała, w bólu rodziła. A Jabez to słowo znaczy ból, cierpienie, wołał do Boga Izraela tymi słowy. Obyś mi prawdziwie błogosławił, poszerzył moje granice, oby ręka Twoja była ze mną, obyś zachował mnie od złego, aby mnie ból nie dotknął. I Bóg spełnił jego prośbę. Obyś mnie zachował od złego, aby mnie ból nie dotknął. Czyli Jabez, kiedy już coś osiągnął, mówi, żebym znowu nie wrócił do tego, w czym byłem. Żebym tylko tego nie stracił. Jak nie stracić to, co się osiągnęło? Odpowiedź może brzmieć trochę paradoksalnie. W Księdze Przypowieści, 8 rozdział, zaczyna się od tego, że pewna pani, ta pani to jest mądrość, mówi tak. Słuchaj, mądrość tak woła, rozum tak się odzywa. Tutaj mamy personifikację mądrości, tak? Czyli mądrość jako osoba. I wiersz 18. Mądrość mówi tak. U mnie jest bogactwo, sława, trwałe dobra i powodzenie. Dzisiaj chcę się skupić na tym. W mądrości są trwałe dobra. Nie tylko, że coś osiągnąłeś, ale że dobrze wykorzystałeś to, co osiągnąłeś. Na przykład, jeżeli ktoś jest sportowcem, możemy podziwiać sportowców znanych piłkarzy, kogokolwiek, kto jest taki znany, osiągnął coś. Jednak on w wieku, nie wiem, 30, może 40 lat, kończy się jego kariera. Na pewno coś osiągnął. Na pewno dużo zarobił na reklamach, na różnych giftach, na pensji, na różnych rzeczach, którymi ludzie wynagradzali jego wysiłek sportowy. Ale teraz kończy się kariera. I teraz, jeżeli nie zrobił dobrych inwestycji, to będzie musiał je robić teraz, bo jeżeli będzie chciał żyć z tego, co zarobił, to bardzo możliwe, że to się w pewnym czasie zacznie kończyć i standard życia będzie się obniżał. Więc tu jest powiedziane, że dzięki mądrości mamy trwałe dobra. Mądrość, co to znaczy mądrość? Biblia rozróżnia wiedzę i mądrość. Wiedza to jest informacja, które posiadasz, a mądrość to jest umiejętność zastosowania tych informacji. Na przykład wiesz, że giełda idzie w górę i w dół, i to jest wiedza, ale mądrość to jest wiedzieć, kiedy najprawdopodobniej pójdzie w górę, a kiedy w dół. I kiedy kupować, kiedy sprzedawać. Tak? Najprostsza rzecz przy spekulacji akcjami. Jaka to jest strategia, która sprawia, że trwałe dobra mamy? Po prostu rozwijaj to, co masz. Właśnie paradoksalnie, nie trzymając się kurczowo czegoś, rozwiniesz to, tylko rozwijając to, utrzymasz to. Tak? Czyli załóżmy, ktoś ma piękny ogród. Zasadził sobie, pielęgnował go i nadchodzi ten moment, kiedy wszystko kwitnie. Wygląda to wspaniale. I on sobie siada, bierze sobie fajkę, bierze sobie gitarę i śpiewa sobie pieśń o kocie na przykład. Wszelkie podobieństwo do autentycznych postaci jest zupełnie zamierzone. I śpiewa sobie tę piosenkę i cieszy się tym ogrodem. Świetnie, ale jeżeli nic więcej nie będzie robił, to ten ogród zacznie mu niszczyć. Za jakiś czas trzeba będzie znowu pielęgnować. Za jakiś czas trzeba będzie podlewać. Trzeba po prostu o to dbać. Więc chcę powiedzieć o 6 rzeczach, 6 takich punktach dzisiaj, dzięki którym możemy rozwinąć to, co udało nam się zdobyć. Oczywiście to jest dla tych, którzy już coś zdobyli. Jeżeli wydaje ci się, że nic nie zdobyłeś,
to prawdopodobnie się mylisz. Jeżeli spojrzysz wstecz na swoje życie, zobaczysz wiele rzeczy, które zdobyłeś, ale być może nie udało ci się ich zachować. A jeżeli jesteś w trakcie zdobywania, to ta wiedza przyda ci się w momencie, kiedy zdobędziesz. Więc po kolei. Pierwsza rzecz, kiedy już coś osiągnąłeś, świętuj to. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale od 30 wersetu jest powiedziane o tym, jak apostołowie przyszli do Jezusa, on ich rozesłał, żeby głosili Ewangelię, żeby uzdrawiali chorych, wyrzucali demony. I oni przyszli i opowiedzieli wszystko, co zdziałali. I on powiedział tak, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było tak wielu, że nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Jezus mówi tak. Chłopaki, dobra robota, coś osiągnęliście, a teraz idźcie, odpocznijcie, cieszcie się tym, opowiadajcie o tym, zjedźcie coś dobrego, odpocznijcie trochę. Bardzo ważna rzecz. Kiedy zbyt mocno gonimy, to wydaje się, że szybciej coś osiągniemy, ale tylko to się wydaje. Ponieważ życie to jest bardziej maraton niż sprint. Wyobraź sobie, że ktoś startuje do maratonu i zachowuje się jak sprinter. Być może przez pierwsze kilkaset metrów nawet będzie z przodu. Ale jest bardzo możliwe, że nie ukończy też maratonu. Więc zacznij świętować, zacznij się cieszyć. Zrób cokolwiek. Im większe osiągnięcie, tym większe świętowanie. Im mniejsze osiągnięcie, tym mniejsze świętowanie. Ale zawsze świętuj. Pomyśl sobie, że masz... Mówi się bardzo często o tym, tak? Jeżeli jakiś problem jest jak żaba. Wiesz, żaba taka oślizgła, nieprzyjemna i ktoś ci każe połknąć tą żabę. To najlepiej po prostu raz, dwa, trzy i po żabie. Wziąć ją na raz. I załóżmy, że masz kilka takich spraw, które nie wymagają dużo czasu, jednak są dla ciebie męczące. Zaplanuj sobie, że pół dnia zajmujesz się tymi sprawami. Poświęcasz te pół dnia i mówisz sobie tak, jak skończę, to na przykład idę do cukierni, kupuję sobie dobrą kawę, kupuję sobie smaczne ciasto i świętuję. Mały sukces, małe świętowanie. Duży sukces, duże świętowanie. Świętowanie pomnaża się przez osoby, z którymi świętujesz, czyli zaproś swoich znajomych. Jeżeli miałeś sukces, na który składała się praca kilku ludzi, zaproś także ich. Są firmy, które świętują w ten sposób, że w piątek robią sobie wspólny lunch na koszt firmy i świętują ten tydzień to, co zostało osiągnięte. Więc pierwszy punkt, świętuj. Drugi punkt, analizuj. Analizuj, dlaczego coś ci się udało. To jest dosyć ważne. Czy to, co mi się udało, było jednorazowym osiągnięciem, które trudno będzie powtórzyć, czy to, co mi się udało, jest w tym zawarta jakaś mądrość, jakaś zasada życia, którą kiedy zastosuję, będę mógł to rozwijać dalej. Paweł, apostoł, miał swojego ucznia. Paweł założył wiele kościołów, był apostołem, to znaczy nadzorował te kościoły. Czyli tak jakby miał kilka firm, które nadzorował. Ale zostawił po sobie następcę, Tymoteusza. I w drugim liście do Tymoteusza to jest już ten moment, kiedy Paweł wie, że za parę dni będzie ścięty mieczem i pisze do Tymoteusza, udziela mu wielu rad, jak ma zarządzać tymi kościołami i w drugim Tymoteusza, drugim rozdziale, w 7 wierszu, w pewnym momencie pośród tych rad pisze tak, rozważ, co mówię. Rozważ, co mówię. Więc rozważaj, mówi nie tylko przyjmuj, bo ja tak mówię, ale zastanów się nad tym. Rozważaj, bo wtedy uzyskasz swoje własne, specyficzne dla twojej sytuacji zrozumienie, jak to zastosować w danej sytuacji. John Maxwell, człowiek, który jest geniuszem, jeżeli chodzi o przywództwo i w tej chwili przez jego organizację miał wpływ, tak? Bo nie wiem, jak to dalej jest, ale na pewno jeszcze parę lat temu jego organizacja wpłynęła na szkolenie 10 milionów przywódców na całym świecie. Więc John Maxwell zaczynał od tego, że najpierw był pastorem małego kościoła, który z kilku osób rozwinął do 300 osób, potem był pastorem kościoła w Skyland, który miał 500 osób, John Maxwell przez kilka lat rozwinął go do 2,5 tysiąca osób i to wszystko było oparte na tym, że on przede wszystkim rozwijał przywództwo. Rozwijał przywódców w tym kościele, a oni rozwijali kościół.
I kiedyś, to był gdzieś przełom lat 80., 90., wyszła książka o 100 najbardziej wpływowych kościołach w Stanach Zjednoczonych. I w pierwszej trójce znalazł się kościół Skyline, który prowadził John Maxwell. John Maxwell zebrał swoją wspólnotę parafialną na niedzielnym nabożeństwie, pokazał tą książkę i przez połowę kazania dziękował ludziom, chwalił ludzi, pokazywał, jak bardzo ich zaangażowanie, ich pracowitość, ich pomysłowość wpłynęła na to, że mogli pomóc wielu ludziom i że zostali docenieni. Następnie w połowie kazania zrobił bardzo ciekawą rzecz. Schował tą książkę i wyciągnął inną książkę. Mówi, to jest taka sama książka, która wyszła 20 lat temu. Tam jest też opisane 100 najbardziej wpływowych kościołów w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj wielu tych kościołów nie ma. Co więcej, żaden z nich nie znalazł się w książce napisanej 20 lat później. On mówi, dlaczego? Ponieważ te kościoły przestały się rozwijać. Coś osiągnęły, coś zdobyły i świetnie. Lepiej jest coś osiągnąć, niż nigdy nic nie osiągnąć. Jednak nie można żyć wspomnieniami. Należy świętować, o czym mówiliśmy poprzednio, ale też analizować, jak dalej się rozwinąć. Kiedy Kazimierz Górski, świętej pamięci już, w której z audycji nie uświęciłem, bo on już święty jest, ale uśmierciłem Billy Grahama, który żyje, natomiast w tej audycji chcę powiedzieć, że Kazimierz Górski na pewno nie żyje. Kazimierz Górski w 72 roku na Olimpiadzie zdobył złoto. W 74 roku na Mistrzostwach Świata zdobył trzecie miejsce. W 76 roku na Olimpiadzie zdobył drugie miejsce i to już było traktowane jako porażkę. Zwolniono go, zatrudniono Jacka Gmocha i liczono, że na Olimpiadzie w 78 roku Polacy zdobędą złoto. No tak się nie stało, ale mniejsza o to. Wracamy do Kazimierza Górskiego. Trochę inne czasy. On cały zespół oparł na trójkach klubowych. Trochę tak jak teraz Hiszpania, która w pewnym momencie w finale w reprezentacji Hiszpanii grały dwa zespoły, tylko Real i Barcelona, no ale mniejsza o to. Kazimierz Górski, podobna koncepcja, mniejsze rotacje między zawodnikami, lata 70. i on miał taką zasadę, zwycięskiego składu się nie zmienia. Dzisiaj, kiedy jest duża rotacja i więcej, dużo więcej możliwości, ta zasada trochę się zdewaluowała. Dzisiaj trzeba analizować. Jeżeli zespół odniósł porażkę, to też trzeba przeanalizować dlaczego i nie oznacza, że cały skład trzeba zmienić. Ale kiedy odniósł zwycięstwo, też trzeba przeanalizować, ponieważ bardzo rzadko się zdarza, że ten sam zespół rok po roku zostanie mistrzem kraju. Ponieważ kiedy zespół coś osiągnie, często ma to poczucie, wow, jesteśmy najlepsi i rzeczywiście na tamten czas są najlepsi i jest co świętować. Ale jest nowy sezon, a do nowego sezonu inne drużyny przygotowują się. I jest ta zasada, bij mistrza, tak? Pokonaj mistrza, zróbmy coś, żeby być najlepszym. Więc to jest bardzo ważne, żeby analizować, dlaczego nam się udało, dlaczego nie. Szczególnie w biznesie należy analizować, czy to, co się udało, było czymś, na co miałem niewielki wpływ i stało się trochę przypadkowo, czy jest czymś, co można odtworzyć. Tak? Bardzo ważna rzecz, analiza. Więc to jest drugi punkt. Jak rozwijać? Pierwszy świętować, drugi analizować. Trzeci punkt. Trzeci punkt to jest inwestuj w swoją przyszłość. W drugim liście do Koryntian, w 9 rozdziale, w 8 wierszu, w 10 wierszu, Paweł pisze tak, a ten, i ma tu na myśli Boga, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, właśnie, kiedy zbierasz plon, nazbierałeś już ziarno, tak? To z części tego ziarna robisz chleb, a inną część posiewasz swoją przyszłość. Co to oznacza? Że kiedy cokolwiek zdobyłeś, na przykład zdobyłeś jakieś finanse, to teraz mądrze je zainwestuj. Co robi większość ludzi, kiedy zwiększa się ich standard finansowy? Kiedy więcej zarobili? Zwiększają też swój standard życiowy. I w ten sposób ciągle brakuje. Ponieważ jeżeli zwiększysz swój standard życiowy, to okazuje się, że to nie jest tak wprost proporcjonalnie. Czyli zarabiałem 2000 i wystarczyło mi te 2000, bo taki miałem standard życia. Zarobiłem dwa razy więcej, zarabiam 4000, podwyższam swój standard i okazuje się, że na życie potrzeba mi 4,5-5 tysięcy. Więc bank chętnie zaproponuje kartę kredytową. I rozumiesz, o co chodzi. Wtedy, jeżeli zbyt szybko podwyższasz swój standard, możesz bardzo stracić. Natomiast co zrobić, jeżeli mam nadwyżki finansowe? Zastanów się, gdzie je mądrze zainwestować. To dotyczy tak naprawdę wszystkiego. Mądre inwestycje dotyczą także takich kwestii jak relacje. Jeżeli fajnie układa mi się jakaś relacja, to muszę zrozumieć, dlaczego ona mi się fajnie układa. Najprawdopodobniej dlatego, że poświęciłem jakiś czas i to dobry czas. Genialna rzecz,
Kiedy pierwszy raz ją przeczytałem, to pomyślałem sobie, no przyznam szczerze, kiedy pierwszy raz ją przeczytałem, jeszcze nie miałem żony. Natomiast po latach wróciłem jakoś do którejś z książek Johna Maxwella i przeczytałem tam taką rzecz, która, no, przyznaję teraz rację. On pisze o takiej sytuacji ze swojego życia. Tak, jako pastor, później przywódca. Bardzo dużo czasu spędzał z ludźmi. I czasami, kiedy spędzał czas z ludźmi, kiedy coś się działo, przychodziły mi do głowy jakieś wspaniałe myśli, rzeczy, takie bardzo ekscytujące. I często robił to w ten sposób, jak i taki typowy ekstrawertyk, że od razu dzielił się z pierwszą spotkaną osobą, z drugą, z trzecią. I kiedy przychodził do domu i miał rozmawiać wieczorem z żoną, to już nawet jeżeli mówił o tej myśli, to już nie było w niej takiej świeżości. Bo ta pierwsza ekscytacja poszła już w inne osoby. I on odkrył, że ważne jest, że jeżeli coś takiego ekscytującego jest, co przeżyłeś, doświadczyłeś, ważne jest, żeby pierwsza osoba, która to usłyszy, to była twoja żona, dlatego że w tym, co będziesz mówił, jest taka świeżość. A wiesz, kiedy on rozmawia z żoną, kiedy ty rozmawiasz z bliską dla siebie osobą, to jedna rzecz to jest treść, a druga i o wiele ważniejsza, tak? Badania pokazują, że 38% to jest ton, a 7% to jest tylko treść. To jest ekscytacja, z jaką o tym opowiadasz. Więc inwestuj też w relacje. Spędzaj dobry jakościowo czas ze swoimi bliskimi, z przyjaciółmi. Bo wiesz, spędzanie czasu, w którym jesteś wykończony i nie masz siły, to lepiej czasami po prostu odpocząć sobie tego dnia, a na drugi dzień spędzić dobry jakościowo czas. Ponieważ jakość jest tak ważna, jak sam spędzany czas. Cokolwiek masz, pomyśl sobie, co możesz zrobić na przyszłość, żeby mieć więcej. Na przykład wiele biznesów udaje się dzięki temu, że mamy jakieś kontakty, że poznaliśmy właściwych ludzi, oni nas polecili albo zrobiliśmy z nimi biznes. Więc pomyśl sobie, jak możesz inwestować w przyszłość, żeby poznawać kolejnych ludzi i być może ci kolejni ludzie będą kolejnymi, z którymi będziesz mógł zrobić biznes. Więc inwestycja to był punkt trzeci. Punkt czwarty. Przygotuj się na trudności. Księga Kaznodziei Salomona w trzecim rozdziale mówi o różnym czasie, tak? Jest czas wojny i czas pokoju, jest czas szukania i czas gubienia, jest czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, jest czas pieszczot cielesnych i czas powstrzymywania się od pieszczot, czyli są czasy fajne i czasy mniej fajne. Jakkolwiek fajny masz czas, świętujesz go, analizujesz, jak się udało osiągnąć, inwestujesz w swoją przyszłość, przygotuj się na to, że trudności będą. Po prostu tego nie unikniesz. Tego nie unikniesz. Tak samo jest taka zasada dysonansu pozakupowego. Po prostu ludzki mózg tak działa. Czyli coś kupiłeś, jesteś tym zafascynowany, fajne, świetne. Prędzej czy później, po jakimś czasie będziesz myślał, a mogłem kupić lepsze, albo niepotrzebnie to kupiłem, albo przepłaciłem, bo mogłem tam kupić, a czy rzeczywiście warto było się tak cieszyć. To jest normalne. Im większe emocje, tym większy dół będzie po jakimś czasie. Tak działają ludzkie emocje. Jest tak, że nawet jeżeli będziesz się starał i ważne jest, żeby analizować, inwestować w przyszłość i różne rzeczy robić, jednak w sposób niezależny od ciebie też przyjdą trudności. Na rynku może się posypać koniunktura. Różne rzeczy mogą się stać. Więc ważne, żebyś był przygotowany na te trudności. Jak się na nie przygotować? Po pierwsze, przygotuj się mentalnie. Czyli miej wiedzę, że one przyjdą. Są tacy ludzie, to jest zabawne, ale ludzie są zabawni, na tym polega piękno życia. Są tacy ludzie, którzy myślą, i mówią nawet, bo żeby tylko myśleli, jak nie będziesz myślał o złych rzeczach, to złe rzeczy cię nie spotkają. Akurat. Oczywiście, jest w tym pewna mądrość, bo jeżeli ktoś cały czas jest w depresji, cały czas myśli o złych rzeczach, to w pewien sposób je prowokuje w swoim życiu. To oczywiście, nie chcę przesadzać w drugą stronę. Ale to nie jest tak, że jak będziesz myślał tylko o dobrych rzeczach, to te złe rzeczy cię nie spotkają. Tak? To jest trochę tak jak luźna dygresja. Czym się różni pesymista od optymisty? Pesymista wie, że już gorzej być nie może. A optymista wie, że jednak może. A tak. Więc jak przygotować się na trudności? Przede wszystkim mentalnie, mając świadomość tego, że one przyjdą. Druga rzecz,
przygotuj się też, na przykład jeżeli prowadzisz biznes, to przygotuj się finansowo, miej jakąś rezerwę finansową. Jeżeli jesteś w relacjach i pewne kryzysy możesz przewidzieć, czyli na przykład wiesz, że teraz będzie czas, kiedy musisz więcej popracować, więc mniej czasu spędzisz z rodziną, wtedy pomyśl sobie, dobra, jak skończę pracować, potrzebuję powiedzmy dzień na odpoczynek, a kolejne dwa dni spędzę przede wszystkim z rodziną i najlepiej jest to nie planować, że zostanę w domu, bo wtedy znowu jakaś bieżączka, czyli bieżące sprawy, jednak wezmą górę, więc lepiej zaplanować na przykład jakiś wyjazd. Więc przygotuj się na trudności w ten sposób, zarówno mentalnie, jak i przygotuj się odkładając finanse, planując jakiś czas wyjazdu, czas urlopu i tak dalej. Jedną z rzeczy, którą chcę Ci polecić, ona zarówno wiąże się z poprzednim tematem inwestycji, jak i przygotowania na trudności, to na przykład zapisz się na kurs podstawowy albo MBA w Asbiro. W tym roku Asbiro, też kurs podstawowy, można na nim zrobić licencjat. Zachęcam, to może się przydać. Wiem, co mówię, sam mam podwójnego magistra, nie, inny by się chwalił, ja tylko stwierdzam fakt. Natomiast to może Ci się przydać, zarówno wiedza, jak i papierek może Ci się przydać, więc pomyśl, może to być dobra inwestycja i przygotowanie się na trudniejsze czasy. Okej, idziemy dalej. Punkt piąty. Jak się zachowywać w różnych czasach? Wiesz, kiedy idzie wszystko dobrze, jesteś spokojny, masz w miarę trzeźwą ocenę rzeczywistości. Natomiast kiedy silnie dołujesz albo jest silna euforia, to uważaj na dwie rzeczy. Widziałam taką tabliczkę, wyobraź sobie dwa drogowskazy, dwie różne strony i na nich napisane jest: nie obiecuj w euforii, nie rezygnuj w złości. Nie obiecuj w euforii, nie rezygnuj w złości. Genialna rzecz. Kiedy jesteśmy w zbytniej euforii, mamy zbyt optymistyczne spojrzenie na życie, jakby ktoś nam założył różowe okulary. Cokolwiek róż dla ciebie oznacza. Wtedy widzimy zbyt optymistycznie. Często ludzie wtedy mówią, wow, taka dostawa towaru, takie zamówienie, tyle towaru poszło, zwiększamy, zatrudniamy więcej pracowników. Spokojnie. Zobacz, czy to jest chwilowe. Wiesz, ludzie, którzy długo prowadzą biznes, mają już taki dystans do tego. Przyglądają się, nie działają zbyt szybko. Albo w złości. A, nic mi nie idzie, wszystko do... Wiesz, życie to jest jak papier toaletowy. Długie, szare i do bani. I wtedy łatwo jest zrezygnować. To może dotyczyć biznesu, może dotyczyć związków i tak dalej. Wiesz, dla mnie jest jedna rzecz, której się nauczyłem. Zarówno w stanie maksymalnej euforii, jak i maksymalnego doła nie podejmuję żadnych wiążących decyzji dotyczących mojego życia. Żadnych. Co więcej, najczęściej w takich sytuacjach wcale nie musisz takich decyzji podejmować. Bardziej ten przymus, który czasami nam się wydaje, że musimy jednak, bierze się z tego, że my tak się czujemy. Bierze się z naszych emocji, a nie z faktów. Dobrze jest wtedy porozmawiać z kimś z boku, kto trochę to zobiektywizuje i zracjonalizuje. Natomiast nauczyłem się też dwóch rzeczy. Kiedy jestem w stanie euforii, zapisuję sobie to, co myślę wtedy, że jest możliwe, ponieważ to jest taka wizja, to jest trochę tak, ja to rozumiem, wyobraź sobie, że chodzisz po pagórkach, że kiedy jesteś w euforii, to jesteś na szczycie pagórka i widzisz, co jest przed tobą. Jeszcze tam nie jesteś, to twoje emocje mówią ci, tak, już tam jesteś, ale tak naprawdę jeszcze tam nie jesteś. Ale to już widzisz, więc możesz sobie wtedy zapisać, jak jesteś w stanie euforii i sobie wspominać, tak, to jest punkt dojścia. A kiedy jesteś w dole, wtedy rodzą się fajne pytania, bo wtedy podważasz pewne założenia i niektóre z tych pytań są prawdziwe, tylko to nie jest dobry czas na odpowiedzi, bo jesteś zdołowany. Na przykład, nie mam żadnych przyjaciół, więc tylko sobie w łeb palnąć. Zapisz sobie to gdzieś i potem jak już wyjdziesz trochę, powiedzmy, do punktu zero, od punktu minus 8 do punktu zero, to wtedy zobacz na to pytanie. Może rzeczywiście nie masz żadnych przyjaciół. Ale nie chodzi o to, żeby palnąć sobie w łeb z pistoletu, tylko palnąć sobie w łeb pięścią albo nogą. Technika nie musi być poprawna, byleby była skuteczna. I pójść po rozum do głowy i stwierdzić, no nie mam żadnych przyjaciół, bo nie znajduję czasu na relacje. Tak? Jest ciekawa rzecz w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale. To jest inne ujęcie czegoś, o czym mówiłem wcześniej. Apostołowie wracają z podróży misyjnej 10-17 i mówią, Panie, demony są nam podległe w Twoim imieniu. A Jezus mówi,
Wszakże nie z tego się radujcie, że duchy są wam podległe, radujcie się z tego, że imiona wasze w niebie są zapisane. Czyli Jezus tutaj robi genialną rzecz. Oni przychodzą w maksymalnej euforii. Wow, coś osiągnęliśmy. No mówi, chłopaki, spokojnie. Coś osiągnęliście i trzeba to świętować, mówiliśmy o tym wcześniej. Natomiast tak naprawdę cieszcie się z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Jeżeli chcesz, żeby to przyłożyć na współczesny język polski, to brzmi to tak. Wasza tożsamość nie jest w waszych osiągnięciach. Wasza tożsamość nie jest w waszych osiągnięciach. Wasze osiągnięcia są fajne, one podbudowują, ale pamiętaj, że twoja tożsamość jest, no i tutaj muszę sobie sam dodać, tak? Moja tożsamość jest w Jezusie, czyli wiem, kim jestem dla Boga, wiem, że On mnie kocha, jestem Jego dzieckiem i to jest moja tożsamość, tak? Ty jakąś masz własną i to jest ważne, żeby, bo kiedy opierasz się na właściwej tożsamości, to wtedy te doły albo te euforie nie będą miały na ciebie takiego wpływu, że będziesz podejmował złe decyzje. Ale będziesz podejmował dobre decyzje. Więc mamy 5 punktów. Kiedy coś osiągnąłeś, świętuj, analizuj to, dlaczego się udało, inwestuj w swoją przyszłość, żebyś mieć kolejne osiągnięcia, przygotuj się na trudności, wiedz, jak się zachować w tych trudnościach. I zanim powiem o ostatnim punkcie, który może być dla niektórych zaskakujący, chcę powiedzieć ci o tym, że na mojej stronie www.koach.pl możesz przeczytać o kursie Przemawiaj z pasją. To jest kurs dla tych, którzy chcą przemawiać. Robię go na 3 poziomach. Po prostu ktoś przemawia, chce się nauczyć podstawowych rzeczy. Ktoś inny przemawia już dłużej i chce zdobyć więcej umiejętności, a ktoś inny chce być jeszcze szkoleniowcem. Wszystko do dogadania indywidualnie, bo to indywidualny kurs. Możesz też skorzystać z coachingu, czy jeden na jeden, czyli bezpośrednio, albo przez Skype, też jeden na jeden. Albo jest też o kilku szkoleniach. Ostatnio coraz więcej szkoleń robię przez Skype'a, ponieważ dużo ludzi pisze, że chciałoby szkolenia, ale na przykład są z Białegostoku, a tam na przykład zgłosiły mi się na szkolenia 5 osób. Trochę za mało, żebym dojechał, musieliby za dużo zapłacić, ale przez Skype'a wychodzi taniej, też bezpośrednio można lepiej porozmawiać. Więc więcej na www.koach.pl, tam też są namiary do mnie, jak ktoś jest zainteresowany. I wracamy do 6, ostatniego punktu. I ostatni, 6 punkt, miej oczy szeroko otwarte, czyli nie miej wizji tunelowej. O co chodzi w bardzo prostym ujęciu sprawy? Wiesz, kiedy idzie ci coś dobrze, to mówi się, że dobre jest wrogiem lepszego. I możesz nie zauważać możliwości, które są tuż obok i są o wiele lepsze niż to, co do tej pory. Gdzieś czytałem ostatnio o czymś takim. Wyobraź sobie, że masz olbrzymie złoża piasku, tak? I przychodzi ktoś do ciebie z firmy budowlanej i mówi, że potrzebuje piasku. No i okazuje się, że ty ten piasek możesz sprzedawać. Firma budowlana jest po drugiej stronie miasta, powiedzmy, że to jakieś duże miasto typu Warszawa. I ty przewozisz na drugą stronę miasta, zatrudniasz ludzi i biznes idzie i wszystko idzie dobrze. Ale nie zauważasz, ponieważ masz ograniczoną możliwość percepcji, tak? Nikt nie widzi wszystkiego. Ale ponieważ tak jesteś zajęty tym, co robisz, to nie zauważasz, że bliżej ciebie powstaje plaża. I że tam też potrzebowaliby tego piasku. Po pierwsze jest bliżej, mógłbyś mieć mniejsze koszty, po drugie płacą o wiele więcej. Ale ty jesteś zajęty po prostu tą jedną swoją misją i nie zauważasz innych możliwości. Więc to jest ważne. Tak samo jak stanie na jednej nodze, tak? Masz swój biznes, idzie dobrze, ale wiesz, każdy może być inwestorem, chociażby, żeby włożyć pieniądze na lokatę, tak? Jeżeli już naprawdę nic nie wiesz o inwestycjach. Ale dobrze jest dywersyfikować swoje biznesy, odkładać kapitał i jeżeli zajmujesz się firmą, odłóż giełdę, kupuj srebro, nie wiem, kupuj nieruchomości, cokolwiek, ale nie stój na jednej nodze finansowej, bo bardzo łatwo cię podciąć. I w Ewangelii Marka w 1 rozdziale jest historia, Jezus wchodzi do Kafarnaum, wiesz, Jezus dopiero zaczyna swoją służbę. I zaczyna tam głosić, zaczyna uzdrawiać chorych, między innymi teściową Piotra. I nagle się okazuje, że tłumy ludzi są. Późnym wieczorem wszyscy idą spać i nad samym ranem Jezus, właśnie, on ciągle miał czas na to, żeby złapać dystans do spraw. On miał czas na modlitwę i w modlitwie też pewnie analizował, zastanawiał się, rozmawiał z Bogiem o tym. Więc, kiedy Jezus poszedł się modlić, rano wszyscy wstają i mówią, gdzie jest Jezus? Przecież do późna w nocy pracował, nauczał, uzdrawiał. No i przychodzą do Niego, Ewangelia Marka, 1 rozdział,
37 wiersz, kiedy go znaleźli, mówią do niego, chodź, wracaj do Kafarna, wszyscy cię szukają. A Jezus mówi, idziemy gdzie indziej. I tam będę nauczał, bo po to przyszedłem. Poszedł więc i nauczał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Więc co zrobił Jezus? Jezus co jakiś czas zachodził do Kafarnał, jednak widział, że jego misja jest większa. Jeżeli zostanie w Kafarnał, ograniczy swoją misję, bo ograniczona ilość osób będzie mogła przyjść do niego. I na przykład ślepy spod Jerycha nigdy by nie przyszedł. Albo chromy, który leżał gdzieś przy sadzawce Betesda w Jerozolimie, który nie miał ludzi, żeby go tam wrzucili, też nie mógłby przyjść, tak? Więc Jezus rozumiał, że ograniczyłbym swoją misję. Więc ważne, żeby mieć oczy szeroko otwarte, żeby czasami poradzić się innych, albo spojrzeć na to, zanegować wszystko, co mam i zobaczyć, co mógłbym zrobić innego, albo w inny sposób, albo czy są lepsze możliwości. Warto od czasu do czasu złapać taki dystans. Więc podsumowując, jeżeli coś osiągnąłeś, to rozwijaj. Jak to rozwijasz? Przez świętowanie, przez analizowanie, przez inwestowanie, przez przygotowywanie się na trudności, przez umiejętne zachowanie się w trudnościach i przez to, że masz oczy szeroko otwarte na inne możliwości. I tego ci życzę, żebyś w życiu osiągał coraz większe sukcesy i coraz bardziej się rozwijał i nigdy się nie zwijał. Dzięki za poświęcony czas na wysłuchanie tej audycji. Pozdrawiam serdecznie. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Iha! Słuchacie kontestacji.